Witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy z ekipą filmu Erratum, z reżyserem panem Markiem Lechkim oraz jednym z odtwórców głównych ról, panem Ryszardem Kotysem. Chciałam zapytać o to, z jakim przyjęciem spotkał się panów film na festiwalu. Wydaje mi się, że świetne przyjęcie. Po prostu była cisza tam, gdzie trzeba było. Były śmiechy, było pewne rozluźnienie. Był żywo obserwowany film i żywo odbierany. No, odsyłam do tych ludzi, którzy to widzieli, dlatego że no, my w końcu siedzimy we środku, my się cieszymy, my chcemy, żeby było jak najbardziej przyjęte i głęboko, i z sympatią. I takie wrażenie mam. Generalnie ważną warstwą w tym filmie jest warstwa humorystyczna. Ona nie jest oczywiście może bardzo rozbudowana, ale jakby jest obecna. I byłem bardzo ciekaw, czy wszystkie te, powiedzmy, żarty będą przez publiczność wyłapywane. I bardzo się ucieszyłem, jak widziałem, że są śmiechy tam, gdzie być powinny. Była to dla mnie taka oznaka, że publiczność ten film w jakiś sposób przeżywa. Podczas konferencji prasowej wspomniał pan o tym, że musiał pan dojrzeć do roli Erratum, a raczej do roli w Erratum, a raczej twórcy mogli dojrzeć do tego, aby wreszcie obsadzić pana w roli w odpowiednim dla pana wieku. Na co dzień grywam, no przede wszystkim dla telewizji, to jest w serialu Kiepscy i tam strasznie dużo różnych zadań biorę. Ta postać bierze na siebie, a więc aktor też oczywiście i muszę być tam żywy, aktywny i zmieniający się, powiedzmy, nawet czasem troszeczkę wygłupiający się. Natomiast tutaj miałem taką szansę takiego spokoju i bez względu na to, co można mówić o trybie pracy, o tym, że jest za mało czasu, to reżyser stworzył takie warunki, że po prostu nie trzeba było się śpieszyć, jak gdyby wewnątrz roli i wewnątrz tego zadania, które miałem. Także jestem bardzo wdzięczny, że no, trafiłem na taką postać, na takiego reżysera i co więcej jeszcze powiem, na taką ekipę, która no, z pełnym zaangażowaniem, poświęceniem realizowała ten film. Dlaczego bohaterom tak trudno jest się dogadać? Jakie błędy być może popełnili w przeszłości, że dziś ich relacje wyglądają na tak trudne? I ja nie wiem więcej niż może domyśleć się widz. Ja budowałem rolę w ten sposób, że po prostu wiedziałem, że istnieją jakieś zapiekłe, stare, niewypowiedziane rzeczy i trudne do nazwania. Nie dopytywałem reżysera o życiorys tej postaci, dlatego że to są czasem wiadomości, które nic nie dają, natomiast wydaje mi się, że wtedy, kiedy jest ta niepewność, skąd się to bierze, ale w tym tkwi jakaś tajemnica, że to jest coś, co jest pociągające bardzo dla aktora, dla reżysera, sądzę też, bo nie można wszystko. Tak, nie można wszystkiego wyjaśnić i wszystko jest, no bo to 2 razy 2 to jest 4 i tak dalej, no to, ale z tego filmu się nie zbuduje. Gdyby powiedzieć o kolorze, to tam jest bardzo dużo kolorów. To nie jest tylko szarość, aczkolwiek ta szarość pewnie dominuje. Po prostu wydaje mi się, że to jest pełna kreacja. Świadomie używam tego słowa kreacja, bo to jest kreacja na temat rzeczywistości. Tak jak moja rola, sądzę, też jest pewnego rodzaju kreacją na temat konfliktu, na samotności, starości, bólu, że się jest niedołężny i tak dalej. Które z tych momentów pracy na planie były dla pana najtrudniejsze? Ach, najtrudniejsze to były te, jak reżyser mówił, świetnie dubel, świetnie
powtarzamy. Świetnie, powtarzamy. To było dosyć męczące, chociaż ja mam tak duże doświadczenie filmowe, przez kilkadziesiąt lat grałem w filmie, że mnie to nie denerwuje. Ja po prostu wiem, że ja tutaj jestem do momentu, kiedy kierownik planu krzyknie koniec zdjęć. Dlaczego wybrał pan akurat pana Ryszarda do tej roli? Znam jakby wcześniejsze dokonania pana Ryszarda i uważam, że jest świetnym aktorem. Być może ostatnimi czasy pan Ryszard nie miał zbyt wielu, że tak powiem, możliwości, żeby to swoje aktorstwo jakby na nowo nam pokazać. Aktor oprócz dobrego aktorstwa wnosi ze sobą jeszcze jakąś pewną aurę, którą można jakby wyczuć, nie wiem, intuicyjnie. Ta rola jest niezwykle trudna. Są tam sceny, jakby, które wymagają tak subtelnego aktorstwa, że zagranie tego o milimetr w inną stronę groziłoby jakby wdarciem się fałszu. Natomiast tutaj konsekwentnie w każdym wejściu Ja mam takie poczucie, że po prostu mamy do czynienia z prawdą. Chciałabym zapytać obu panów o tytuł filmu. Dlaczego akurat tak brzmi? Dlaczego Erratum? No, Erratum, czyli ta karteczka, na której są wszystkie błędy. Bohater, który żyje w jakimś swoim biegu czasu, w jakimś swoim tempie, nagle zostaje jakby wyrwany z tego szybkiego biegu czasu i zostaje wrzucony jakby w miejsce, z którego nie może się wydostać. I z tego miejsca ma szansę, z powodu jakby zmiany tej perspektywy, ma szansę obserwacji swojego życia jak gdyby na zewnątrz i swojego życia wewnętrznego z tej właśnie takiej perspektywy zwolnienia. I to jest troszeczkę tak, jakby oglądał tą erratę po prostu przed sobą. Errata prostuje błędy, mówiąc najprościej, i można to odnieść dosłownie. Tak.